Akademia Wędkarska Salmo prezentuje Salmo Slider. Salmo Slider to już przynęta kultowa. Wprowadzony do produkcji w roku 2002, błyskawiczny stał się podstawową bronią europejskich łowców ryb drapieżnych i jednocześnie jedną z najczęściej kopiowanych przynęt. Należy do rodziny jerkbaitów i podgrupy gliderów, czyli ślizgaczy. Oferowany jest w pięciu wielkościach: 5, 6, 7, 10 i 12 cm o masie od 6,5 do 70 gramów. Wszystkie rozmiary oferowane są w wersjach pływającej i tonącej. Każda z tych przynęt występuje w bardzo wielu kolorach, naturalnych i fantazyjnych. W tej kolekcji nawet najbardziej wybredny miłośnik jerkbaitów powinien znaleźć kilka propozycji dla siebie. Tak jak w przypadku innych przynęt, również w przypadku slidera sugerujemy używanie odpowiedniego sprzętu, który pomaga w prawidłowej i co za tym idzie skutecznej prezentacji. Do sliderów mniejszych 5, 6 i 7 cm można z powodzeniem stosować klasyczne zestawy spinningowe. Zalecamy jednak użycie wędek krótkich o akcji szczytowej. Pozwalają one lepiej panować nad pracą przynęty. Oczywiście, jak w przypadku wszystkich jerkbaitów, niezależnie od wielkości, najwygodniejszy do łowienia nimi jest odpowiednio zbudowany zestaw castingowy. Niezależnie od rodzaju zestawu, nie zapominamy o dobrym przyponie, który zabezpiecza linkę przed zębami szczupaka. Łowiąc sliderem, imitujemy zachowanie chorej lub osłabionej rybki, której stan powoduje, że płynie zygzakiem, nie mogąc utrzymać właściwego kierunku. Takie zachowanie potencjalnej ofiary drapieżniki jednoznacznie odczytują jako informację o łatwej zdobyczy. Aby skłonić slidera do klasycznych ślizgów, należy wykonywać wędziskiem cykliczne szarpnięcia i podciągnięcia. Ich długość, siła i częstotliwość wpływają na charakter pracy przynęty. Jednocześnie należy oczywiście zwijać linkę na kołowrotek, aby nie dopuścić do powstania luzów. Praca wędziska i kołowrotka musi być doskonale zsynchronizowana. Istnieje kilka innych technik łowienia slidera. Do najprzydatniejszych zaliczymy technikę prostego zwijania. Polega ona na jednostajnym zwijaniu linki z prędkością uzależnioną od łowiska i gatunku poławianego drapieżnika. Slider pracuje wtedy podobnie do błyski wahadłowej. Druga to technika długich ślizgów. Polega ona na wykonywaniu długich pociągnięć szczytówką z jednoczesnym zwijaniem linki. Po każdym takim ślizgu powinna nastąpić krótka przerwa, w czasie której kasujemy luz linki. Kolejna technika dotyczy wyłącznie modeli tonących i przydaje się szczególnie na głębszych łowiskach w momentach mniejszej aktywności ryb. Nazywamy ją techniką opady. Jest to właściwie jedna z omówionych już technik, wzbogaconych o przerwy w zwijaniu linki. W trakcie tych przerw przynęta opada do dna, migocząc bokami. Aby nie przegapić brania, niezbędne jest obok nieustannego kontrolowania luzów linki uważne obserwowanie jej zwisu.
Na każde podejrzane drgnięcie linki reagujemy natychmiastowym zacięciem. Najczęściej najskuteczniejsza okazuje się w praktyce technika mieszana, łącząca w sobie elementy wszystkich wcześniej wymienionych. Technikę powierzchniową stosujemy w miejscach płytkich i zarośniętych. Idealne do tego celu są slajdery pływające. Technika ta polega na utrzymaniu przynęty na powierzchni wody i jest niezastąpiona w miejscach bardzo płytkich, nad wysoką roślinnością lub między liśćmi grążewa. Slajdera prowadzimy wolno, zygzakiem, zatrzymując co jakiś czas w szczególnie ciekawych miejscach. Często, aby sprowokować atak szczupaka, wystarczą delikatne ruchy przynęty, wywołujące niewielką falę dookoła. Warto w ten sposób wabić drapieżnika nawet kilkanaście sekund w jednym miejscu. Modele pływające sprawdzają się zwykle do głębokości około 2 metrów. Zwijanie linki rozpoczynamy zaraz po rzucie, a wędzisko kierujemy w stronę powierzchni wody. Im szybciej zwijamy linkę i energiczniej pracujemy szczytówką, tym głębiej zanurkuje nasz slajder. Inaczej łowimy na głębszych łowiskach, gdzie dno opada od 1 do 3-4 metrów. Tu niezastąpione są modele tonące. Po rzucie, obserwując linkę, czekamy, aż przynęta osiągnie odpowiednią głębokość. Następnie rozpoczynamy pracę wędziskiem skierowanym w stronę wody. Tonącym slajderem doskonale można poradzić sobie również na płytkiej wodzie o głębokości od 0,5 do 1,5 metra. W takiej sytuacji szczytówkę wędziska kierujemy w górę, a linkę zwijamy szybciej. Aby sprowadzić przynętę głębiej, opuszczamy wędzisko ku wodzie, a linkę zwijamy wolniej. Warto potrenować wszystkie techniki na płytkiej wodzie, gdzie łatwo obserwować, jak przynęta reaguje na nasze rozkazy. Dołączcie do grona miłośników slajdera. Naprawdę warto.